I to był tak zwany pierwszy punkt filtracyjny. Tutaj teoretycznie w pierwszych punktach filtracyjnych nie bito. Tu przeprowadzano tylko badania, pytania i wyłapywano te osoby, które były zaangażowane w podziemie niepodległościowe. Przyjechali Sowieci, były to znaczne siły, była świadomość, że są panami życia i śmierci, świadomość zupełnej bezkarności. Mówi, słuchaj towarzysz, kuda ich wywieźli? A on mówi tak, znajesz, ot ja nie znaju, ale uszy nie wiernucu, wiedział, że wiozą na śmierć. W czasie oblawy w 1945 roku wszystkich mężczyzn krasnych spędzili do Wnukowskiego, do stodoli. Tam przebywali gdzieś w granicach 2 tygodni. Jak pobiją mocno tego, to tu wyrzucali na trawę, bo wodę oblewali tego. W ten sposób to robili. No. A patrzę, od wioski tyle wojska ruskiego idzie. Więc do mnie podeszli i się pytają, bandyta na mnie, po rusku bandyt. Mury są przesiąknięte i krwią, i modlitwą. Nie sposób, żeby opowiadać relacje, ale proszę Państwa, gdy opowiadają żyjący jeszcze ludzie o wyrafinowanych torturach, może będziemy mieli czas, żeby o tym porozmawiać, to rzeczywiście nie ma się co dziwić tej złej sławie. W tym domu na górze, o tam właśnie w tym oknie przysłuchiwali, a tutaj piwnica i ten dom tu zajęty był przez właśnie zaresztowanych i potem tam stodola, to wszystko byli gdzieś około 150 średnio aresztowanych było tutaj. No i to trwało przez tydzień czasu. Bili, znęcali się bez jedzenia, bez wody, bez jakiejś toalety. Co roku przy pomniku odbywają się msze rocznicowe w intencji ofiar obławy augustowskiej. Raz na 5 lat uroczystości przygotowuje Instytut Pamięci Narodowej. Co roku jest tutaj około 1000 osób, nie tylko mieszkańców, ale turystów, czasowiczów i każdy z zadumą, z refleksją podchodzi do tego krzyża. W czasie dojrzałego powstania listopadowego na Litwie Emilia Plater została w czerwcu 1831 roku mianowana oficjalnie do stopnia kapitana przez władze powstańcze. Mianowana dowódcą kompanii w pierwszym pułku piechoty litewskiej. Emilia Plater miała powiedzieć, że lepiej zginąć niż zhańbić się złożeniem broni. Jest to, proszę Państwa, monument, dwa słowa o tym monumencie, postawiony w 1933 roku. Poległych bohaterów, którzy polegli tu w obławie, właśnie tak, w obławie, z wojskami carskimi w dniu 4 maja 1863 roku. Jest symboliczny i ważny dla nas, dla tych naszych wędrówek, śladami żołnierzy Armii Krajowej, śladami prawda, poległych i pomordowanych mieszkańców Kresów Wschodnich. Komendant Krysia podjął decyzję o uderzeniu na miasteczko i rozbiciu tego aresztu, uwolnieniu znajdujących się tutaj więźniów. Doprowadził do koncentracji swoich grup, swoich oddziałów. Ja mówiłem, że one, jak to się mówi po partyzancku, chodziły w małych grupach. Na koncentracji stawiło się kilka z tych oddziałów w liczbie 150 żołnierzy. Skoncentrowanym atakiem z kilku stron na miasto doszli do aresztu, rozbili ten areszt.
Polaków na Litwie tu przeprowadzają, spotykają Nowy Rok, no, czyli takie święta swoje przeprowadzają. Czerwca stanowiska w zasadzce na Litwinów zajął 3 szwadron 5 Brygady Wileńskiej. Szwadron dowodzony był przez wachmistrza Maksa i właśnie tutaj poniżej tego wzgórza było miejsce przygotowane na zasadzkę na ten garnizon litewski z Podbrzezia. To miejsce jest szczególne we współczesnej pamięci miejscowych Polaków. Miejscowych mam na myśli zarówno tych mieszkających tutaj w Glinciszkach, jak i szerzej polskich mieszkańców Wileńszczyzny. Co roku w rocznicę zbrodni od 25 lat zbierają się tutaj mieszkańcy. Jeszcze raz witam wszystkich przybywszych do naszego byłego majątku państwa Wileńskich. Oni tutaj gospodarzyli już od połowy XVIII wieku. Do tego ten majątek przychodził z rąk do rąk i jak mówię się po rosyjsku, to w źródłach historycznych my już znaczymy się od XV wieku. To znaczy, że to bardzo starożytne takie posiedlenie było. I to można spojrzeć po temu dębuszku, którym koleguje bardzo z dębami, to ten mówi, że jemu ponad 1000 lat, chociaż opisane, że jemu 600. Jeden z ostatnich gospodarzy to był Kazimierz Jeleński. Thank you.